Nagrywanie idzie. W końcu po pół godziny, kurde, ogarniania wszystkiego, VR Maxa, mojej kamerki, Minecrafta, w końcu nam się udało. Cześć, witam was wszystkich serdecznie bardzo, z tej strony Chaken. Zabiłem krowę, żeby nam nie łaziła po domu, ze mną jest Max, gramy w Minecrafta na Windowsie 10. Idę do kąta. Max gra na tym, na VR-ze, ja gram na tym. Na pecy. Na pececie i na pecy. I moi drodzy, patrzcie co mamy. Shadery, kuźma! Troszkę upośledzone shadery, ale okej. Okay. No ale no takie dziwne. No, akurat Windowsowe shadery są w tej grze troszkę takie mech, ale szczerze powiedziawszy wolę już... Ale lepsze to niż ten. No, można tak powiedzieć. W ogóle, kto mi ostatnio w komentarzach pisał, że gramy, nuby gramy, a nie, to było pod pierwszym odcinkiem. Że gramy, że grałem na easy. Teraz gramy na normal, żeby nie było. A no tak. Na normalu Czekaj. Jest to dobre, że no. Że no. A, że no. Że no. Że noa. Dzisiaj nie mogę się jakoś wysłowić, niestety. Po tych problemach po dzisiejszych to się... Po tych dzisiejszych problemach ja już po prostu nie potrafię mówić. Dobra. W ogóle, jeżeli będzie możliwe, będziemy mogli zagrać na Java Edition na modach, tak, Max na VR-ze. Spróbujemy to zrobić. Poznaliśmy odpowiednią modyfikację, tylko Max musi sobie tam odpowiednie te poustawiać. Skalibrować odpowiednio VR-a, bo on tam nie działa za dobrze. No. Geranimo. Czyś ty zwariował? No. Ja sobie zrobię tutaj kozackie schody. Kurde, ja już miałem zrąbać pod tobą, żebyś spadł. O cię, kuźwęs. Idziemy. Daj mi chwilkę, bo ja tak tutaj troszkę... No chodź, złapię cię. Okej. Okay. Cześć. Gdzieś pochodnie, co? Bo ja tu nic nie widzę, ten trawny. Proszę. Musisz tu skoczyć, gdzie ja. Au! Dobra. Tutaj mamy złoto. Masz może żelazny kilof? Mam żelazny kilof. To wykop to złoto. Boink. Boink. Kurde, czuję się jakbym grał w klasycznego Minecrafta. Tak troszkę... To dobrze, powrót Wiesz, do korzeni. Powrót niby do korzeni, ale ja wolałem tego. Na moda. No to wyjdź. No to wyjdź, jak ci się nie podoba. I spokojnie, już. Ech. O, Nara. Widzisz. Teraz jest nie, spadaj. Zostań tam. Okej. Okay. Zostań tam, Chaken. Chaken, zostań tam. Nie, już nie. Nie, pamiętasz, nie, weź. Pamiętasz, że ja mogę na odległość. Już to skojarzyłem. Typie, nie, weź, nie waż się, nie waż się. Żartuję, uspokój się. Jezus, nie strasz mnie. No żartuję przecież, no to ty... Ja ci nie ufam po ostatnim odcinku. Oj, zaufaj mi, popatrz mi prosto w oczy. Zaufaj mi. Nie ufam standardowemu skinowi. Ojej, dyskryminacja. Żelazo, dawaj mi. O, szkieleta słyszę. Najbardziej gównianego moba w tym. W... Bo kurde, snajpi cię normalnie z każdej strony. Czemu dyskryminujesz szkielety? Co to ma znaczyć w ogóle? Ty, tak jakbym dyskryminował całą ludzkość. No to, ale biedne szkielety, to dyskryminujesz je. No jakby ci podpadły w twojej wersji w Minecrafcie, znaczy w twojej serii w Minecrafcie, jakbyś ty grał sam, to zrozumiałbyś mnie. Podpadły ci? Tak, jak nagrywałem serię Kurnikowe Wyspy, sorry. To ty nagrywałeś serię z Minecrafta? Ano, na modach. Wow. Znalazłem obsydian. Obsydian jaskinie, dość wielką jaskinię. Możemy zrobić portal do Netheru. Ale potrzebujemy diamentowego kilofa. A, no tak. Chciałem powiedzieć diamentowego diaksa, ale okej. Okay. Diamentowy diaks. O nie! What the? Ale bzdura! Tak, bo mi kontroler zawiesił. Ale bzdura. Spalisz się?
nie wiem. Możliwe, że się zjaram. Nie zjaram się. Jo, pierdziele. To chodź tutaj do mnie, bo znalazłem jaskinię. Czekaj. Pancerz ci całkowicie padł, jak widzę. Nie, mam jeszcze portki i buty. Portki, buty i hełm. Kurwa, czasami się tak dzieje, że ja nacisnę gałkę i jak ją puszę, to właśnie. No jeszcze przez chwilkę idę. I tak właśnie wpadłem, kuźwa, do lawy. Dlatego trzymaj ten. To muszę, tak. Kucanie. Dokładnie tak. I wyobrażam sobie, że teraz na kamerce kucasz, gdy to trzymasz. Nie kucam. No to by było fajne. Muszę iść wolno tutaj. Ja tu coś znalazłem, oświetlę może, żeby nie było żadnych nieprzyjemności. Ale kąpiel w lawie na wiarze to całkiem przyjemna rzecz, ci powiem. Nie boli zapewne. Nie, ale takie troszkę... Dziwne. Dziwne uczucie. No jak gdybyś odczuwał ból, no to nie byłoby przyjemne. Powinien być taki ten, do głowy VR headset, ale z takim tym, co kopie prądem. Tak, że jak dostajesz damage, to kopnie cię. O Jezu. Można tak zrobić kiedyś, że ty będziesz grał w coś, jak będziemy na winobraniu, na przykład w FNAF-a. Nie. Jak wyjdzie ci jumpscare, to zostajesz kopnięty prądem. Nie chcę tak grać. Czemu? Nie chcę. To jest nie fair. O Jezus, lawa. No tutaj ta lawa jest, czekaj, ja ją troszkę zatkam. Znalazłem trochę lapisu dla żuli. Co? Lapis lazuli. Lapis dla żuli, ja to tak nazywam. Wow, what the fuck, wow, what the fuck? Ej, Max, coś ty zrobił. Co to było? Żwir opadł mi na ryj. Jezu. Jak się przestraszyłem. Jeden klocek tylko usunąłem. A to się wszystko zawaliło. Tak działa żwir. O, żwirku, ty gnoju. Żwirek i muchomorek. O ja. Tutaj masz złoto jak coś. Złoto dla zuchwałych. Gdzie? Dawaj, ja wykopię złoto. Ja chodzę i oświetlam troszkę, żeby nas nic nie zaskoczyło. O nie! Oła! Znowu! What the żwirek? Hell? Znowu mnie żwirek zaatakował. Patrz, co teraz robię, zobacz. O nie. Zobacz. Tutaj też jest żwir. Nie, to nie jest żwirek. Uwaga, na odległość. Tam. Ale ja znam taktykę na żwir. Zabieraj złoto! Proszę. Odsuń się, muszę wykopać. Czekaj. Zrobię ci... Taktyka na żwir. No patrz na to. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. I on się niszczy. Kładziesz pochodnie i on się niszczy. Tak jakby tutaj wodę słychać, ale idziemy cały czas w górę, a nie chcemy iść w górę. Przydałaby się jakaś większa jaskinia do znalezienia, a nie takie... maciupcie. To może pójdę w tamtą stronę, bo tutaj jest nieoświetlone. Gdzie? Ja też chcę. Cześć, tylko wezmę tę żyletkę, która tutaj jest. Wait for me! Okej, Den. W ogóle, Microsoft, dodajcie shadery do tej gry, kurde. Kolejna lawa. Idź tam. Nie wiem, że mnie zepchniesz. No, jasne. Nie ufam ci. Koledze, nie ufasz. Najlepszemu na świecie. Tak. Nagrajmy jeszcze raz tego, abstraktową mapkę, to będziemy najlepsi na świecie. What? Co to wyznacznik super... tak, według fanów tak. O, skończył mi się kill off. Masz jeszcze drugi, który ci chyba wrzuciłem. Ej, patrz, co znalazłem, drogę. Wow, żem prawie też do lawy wszedł. Żem prawie wszedł. Żem. Prawie tak po krakowsku. No. Brakuje maczety. Jak to, kurde, nam schodzi to całe kopanie? Dajcie nam diaksy, śmiecie. Na tym polega Minecraft, żeby kopać. No. Skończyły mi się kamyczki mi się skończyły. Jeszcze raz. O, tu. No żadnych diaksów póki co, a dzisiaj mamy, że tak powiem, wyzwanie na ten odcinek, żeby znaleźć chociaż jedną rudę diaksu. No i zaraz mi się kilo skończy. Se zrobisz nowy. No. O Jezus, ten dźwięk, no come on! Czemu on jest taki donośny i czemu ja nie wziąłem workbencha stamtąd, halo? A ty głupi! Muszę się wracać i nie pamiętam, gdzie postawiłem tego workbencha. A ty głupi!
Wiem, jestem bardzo głupi. To ja tu pokopię. Tam kopa, ja idę szukać workbencha. Dobrze. Gdzie ja go zostawiłem, o to jest pytanie. Chciałbym znaleźć jaskinię, gdzie jest ten szkielet. Gdzie jest owy workbench? Gdzieś w jakimś Minecraftie kiedyś chyba ja znalazłem jakąś jaskinię z szkieletem. A, już chyba wiem, gdzie ten. A, pamiętam, wtedy graliśmy na modach. No, to były mody. No, fajnie się wtedy grało, powiem ci, ale potem... Kurde. No, odszedłeś i... Tak. I wcale nie odszedłem. Odszedłeś. Nieprawda. Prawda. Cały czas byłem. Tak. A zwykły ci... Minecraft mnie nie kręci. No mnie też zwykły... A co teraz grasz? Zwykły Minecraft mnie nie kręci, a teraz gram na VR-ze. Hello. No. Cały czas stałem dupą do kamery, serio? Wow. Co za youtuber, nie szanuje widzów. Obraził się i stoi do nich plecami, kurczę, nie przez cały odcinek. Nie lubię was, dajcie mi spokój. Skąd my w ogóle przeszliśmy, halo? I don't know. Idź za tymi, idź za pochodniami, tu znajdziesz wyjście. A dobra, widzę. Albo kop w górę po prostu. I gdzieś tutaj zostawiłem workbencha. Wolę go wziąć ze sobą, żeby nie było. Tak, tutaj jest. My się tutaj nigdzie nie dokopiemy, Chucken. To może się wrócimy i zaczniemy szukać gdzieś indziej. Przecież poczekaj, mam kolejną jaskinię z lawą. Wow. Exciting. Fascinating. Kurwa. Fascinating. Takie brytyjskie. Fascinating. Yes. O, katniemy. Kilo potrzebno od zaraz. Biegnę z workbenchem. Powiem ci, że mi drewno się skończyło. What? Look here. No. To można tam podejść. No. Brawo, czekaj. Nie ma sprawy. Zrobię sobie kilo. Jak ci się skakało? O Jezu. I to mój ostatni kilo, jaki teraz będę mógł wykorzystać. A potem co? A potem muszę się wrócić po drewno. Ha! Do powodzenia. Coś mi się wydaje, że teraz możemy wyjść stąd. Ja bym zwiedził to jeszcze, skoro mamy jak... Co? No to, gdzie idziemy. No tak, no ale tu idziemy w górę, więc możemy zaraz tutaj znaleźć wyjście na zewnątrz. No możliwe. Wcale tak głęboko, żeśmy nie... jakie to jest dziwne to wspinanie. Czekaj, ja tu nic nie widzę. Właśnie. Proszę. A ja sobie zrobię tam, zobacz. Po drugiej stronie. Okej. Okay. W sumie tam też odkrył... Fajnie! Spadłem na dół. Czemu spadasz? Znaczy, nie no, spada się zazwyczaj na dół, ale... Spadłem, bo grawitacja. Ach. Okej, okay, uwaga. Bo tutaj mamy jeszcze niezbadane tereny. O, żyletka wezmę. Hej, tu jest... W ogóle ja w swoim tym... W swojej serii z modami mam dodatkowe rudy, że tak powiem. Nic tu nie ma! Słuchasz mnie? Tak. Mam dodatkowe rudy i powiem ci, że tego jest od zarania dziejów normalnie. Zarania dziejów... Tak, czekaj. Tak jakby kudemakiem zasiał, o. Od zarania dziejów. Od zarania dziejów jest tego dużo. Jestem już taki stary. Jak ty coś czasem powiesz, Chucken, tutaj kuźwa nic nie ma. Trzeba się dokopać. Ty to wygląda jak most z Władcy Pierścieni. Tu. Badrock powinien no. Być. Uszelnot pas i te sprawy. Uszelnot pas. Nie wiem jak ty, ale ja chyba kopię w górę. Jest tutaj coś? Żeby się stąd wydostać. I muszę to robić moim kilofem najlepszejszym. Cześć, ja mam kamienne. W ogóle czemu ja tutaj widzę? What? Ja widzę niebo przez to. Przez chwilę widziałem niebo, tak. VR oszukuje trochę. Mam przebitki nieba. Kop złotem, pewnie, że tak. Sztabką złota kop. Sztabką złota na pewno. Jest o wiele mocniejsza, już jest tu ziemia. Czyli chyba za niedługo będziemy na powierzchni. Jej! Ciekawe w którym miejscu. Tu niedaleko gdzieś. Szybciej! Szybciej, mój sługo. Co jesteś sługo? Jesteś swoim sługą. Ja nie jestem. Jestem sługą samego siebie. O. Bo ci wsadzę ten miecz tam, gdzie nie powinienem. Tylko na szczęście z mojej perspektywy tego nie widać. Ty nie widzisz.
Ale ja to widzę. Bo masz zbereźny umysł. Nie. Tak. Bo mam VR-a. No właśnie, zbereźne okulary. Mogę ręką dotknąć pochodni nawet. I się nie poparzyć. Umiesz tak? Nie umiesz. Kopnę cię prądem zaraz specjalnie. To wtedy poczuję, że cię poparzyła. Kurde, dość głęboko weszliśmy, bo kopię się i kopię. No. No był ten spadek taki jeden, nie? No to tak w miarę... A nie ma tutaj współrzędnych w ogóle. No najgorsze, że nie ma tutaj F3. Także nie wiemy jak. Dlatego ja chcę wrócić do Java Edition. Nie wiem jak głęboko jesteśmy. Chyba tu już będzie powierzchnia. Ale fajnie to wygląda. Zobacz na dół jak to wygląda. Jo, fajnie. Tu chyba będzie już powierzchnia. Jak to ładnie wygląda. I teraz sobie wyobraź, że tam na końcu się pojawia Herobrine i biegnie w twoją stronę. A co robi Herobrine? Herobrine to jest zmora Minecrafta. Co on robi? Taki typek, który ten może ci się zrespić na świecie, możecie śledzić, obserwować cały czas, zostawiać jakieś ślady i ostatecznie cię zabić znikąd, wydając dziwne dźwięki. Czyli taki slenderowaty trochę. Tak. Jezu, krowo mnie wystraszyłeś. O, zombiak, idę go stłuc na kwaśne jabłko. Jest nos, tylko problem tkwi w tym, że nie wiem, gdzie jest nasz dom. To trzeba się wdrapać na drzewo i popatrzeć po terenie. W tym wiarze, może w tamtym wiarze mógłbyś się drapać na drzewo. Wiem, że mógłbym się drapać. Drapać po drzewie. Widzę nasz dom już. Niedaleko. W sumie jest wysoko, więc łatwo go zauważyć. Co? Te latające? Nie. Widzę na odległość kuźwa dwa Endermany. Nie patrz się na nich. Up, nara! Popatrzyłeś się? Nie. Ale one creepy wygląda. Dwa Endermany koło siebie są! What? No, Endermany są creepy. Nara, nie, one zniknęły, idę stąd. Wezmę sobie. No! Gonią cię? A! Gonią mnie Endermany! Zaraz skinę! Czekam! Gdzie jesteś? Biegnę. Za tobą! Mam go! No chodź tu śmieciu, Zaraz ginę. Na mnie się uwziął. Dobrze, ała. Dobra, mam gnoja. Jak mnie uderzyły. Perła z niego dropnęła. Jeszcze jeden tam jest po prawej stronie. Gdzie? Tam. Nie patrz się na niego. Zniknął. Popatrzyłeś się na niego? Nie wiem, widzę go znowu. To popatrzyłeś się chyba na niego i biegnie w tę stronę. Nie biegnie w moją stronę. Tak to jest, gdy zadziera się z większymi od siebie. Ale ja nawet nie popatrzyłem na nich, a zaczęli mnie gonić. Kursorem, no. Jak kursorem najedziesz to. Nie najechałem kursorem. Ja nie mam kursora. Znaczy, ty chyba masz kursora na prawej ręce. No to nie najechałem na nich prawą ręką. Naprawdę, przysięgam. Dobra, masz idę. Masz drugie łóżko? Znaczy, wypełniłem zadanie, ty zrobisz łóżko. Ja wypełniłem swoje zadanie, zebrałem ci wełnę. No i... Mission accomplished. Return to base. Jakieś MMO. Return to base. Quest completed. O, jak z daleka widać nasz ładny domek. Ano. No, dach wygląda coraz ładniej, ci powiem. Ech. Jeszcze mam zamiar coś takiego ozdobnego zrobić. Jak ja bym chciał na tym VR-ze pozwiedzać sobie mapę z Władcy Pierścieni, nie? Och jej! No to możesz sobie, a nie, w sumie musiałbyś sobie pobrać tą mapę. No ja ją mam, znaczy nie, ona jest na serwerach, więc wystarczy wejść na serwer. Bo tutaj raczej ta mapa nie zadziała. A może jest gdzieś w addonsach, tylko że jest płatna. Co jest najgorsze. Raczej w Onytpie. Jestem, powróciwszy. Luz. Co ty wyprawiasz? Co ty? Ozdobne robię. Takie po bokach. Jak się robi łóżko? Dwie deski, znaczy trzy deski na dole, trzy wełny nad tym. Czyli raz, deski, nie drewna, nie te kłody. Deski. Mamy jakieś deski? Mamy deski brzozowe, dobrze. Muszę zrobić porządek w ekwipunku później. Czyli tak. Deski brzozowe, ale to nie w tym, tylko kuźwa w tym, Max. Deska, raz, dwa, trzy i wełna, raz, dwa i trzy. Ha!
Mam łóżko. Ja bym sobie go położył. Jakiś... Jezus Maria. Cześć. Koło ciebie? Nie. Możesz położyć od tu, a ja lubię symetrię, więc zrobię to w ten sposób. Mamy łóżko! Ja lubię symetrię, więc zrobię to w ten sposób. Odstęp, kuźwa. No odstęp no zrobię. Poczekaj, zrobię odstęp. Jeżeli chcesz spać przy oknie, to połóż to przy oknie, tylko w tym kierunku. O właśnie, a ja wezmę tu. Odstęp, dwie kratki, dobrze. Może być. Nie mogę się położyć? Aha, bo jest... Jest tak. Dzień, więc no, musimy poczekać na noc. Ja proponuję sobie tutaj już skończyć, bo ja już mam bóle głowy od VR-a, bo już to już kurwa ponad godzinę siedzę w tym VR-ze. Okej, może być. Tylko skończę troszkę ten dach i możemy kończyć. Moja głowa. Skończ ten dach. Ja się nie mogę nawet położyć. Następny odcinek chyba znowu wrócimy sobie do jakiejś jaskini, ale troszeczkę w innym miejscu. Albo pójdziemy sobie na tą. Albo na do tego teren. Albo do tego kanionu, który był na początku odcinka. Tak, tak. Chociaż tam mamy jeszcze, w tamtą stronę jeszcze mamy. Gdzie? Co? Tam? No tam. Można kanion też zwiedzić w sumie. I tam coś widzę chyba? Nie wiem, może. To zobaczymy. No. Dobra, to Czekenko, ty sobie kończ dach, ja tutaj kończę odcinek, także dziękuję bardzo. Skoro jest moja tuż kamerka, tak się przywitamy, przywitamy, pożegnamy. Cześć, kończymy odcinek. Trzymajcie się, hej. Nara.